W lipcu 1920 roku w Prusach Wschodnich miał odbyć się plebiscyt. Komisja Międzysojusznicza w kwietniu tegoż roku wyraziła zgodę, aby powstały na tym terenie polskie placówki edukacyjne. Do lipca 1920 roku powstało ich 17. Niestety nie istniały zbyt długo. Po przegranym plebiscycie Niemcy wszystkie je zlikwidowali. Polskie dzieci znów trafiły do niemieckich szkół, gdzie przechodzić miały proces germanizacji. Nauczanie odbywało się wyłącznie w języku niemieckim, a wszelkie przejawy polskości były brutalnie karane. Dzieci, które nauczyciel przyłapał na rozmowie w języku polskim, otrzymywały tabliczkę na szyję z napisem Polok, czyli Polak. Jeśli taki uczeń do określonej godziny nie wydał nauczycielowi innego dziecka, które łamie zasady, otrzymywał tak zwaną wypłatę. Były to zazwyczaj razy otrzymywane kijem. Niejedno polskie dziecko, które nie wydało żadnego rodaka, wracało do domu z sinymi rękoma. W listopadzie 1921 roku powstaje Polskie Towarzystwo Szkolne i natychmiast podejmuje starania, aby polskie szkoły dla mniejszości polskiej w Prusach Wschodnich znów powstały. Kierownikiem olsztyńskiego oddziału towarzystwa zostaje Edward Turowski. Jeździ on od domu do domu i namawia Polaków do posyłania swych dzieci do szkół polskich, które mają w przyszłości powstać. W 1929 roku zaczęły powstawać polskie szkoły na Warmii i Mazurach. Dzieci znów mogły uczyć się po polsku. W szkołach tych nie wolno było uczyć polskiej historii ani literatury, dlatego nauczyciele realizowali dwa programy. Jeden oficjalny, niemiecki, i drugi, nieoficjalny, polski. Szkoły były oczywiście nawiedzane przez niemieckich inspektorów. Kazali oni dzieciom recytować życiorys Hitlera, odpytywali z niemieckiej historii, kazali też śpiewać dzieciom piosenki, ale nauczyciel nie mógł podawać tytułów piosenek. Dzieci jednak doskonale wiedziały, jakie piosenki wolno im zaśpiewać w obecności inspektora. Władzom niemieckim oczywiście ta sytuacja bardzo się nie podobała. Podczas spotkania z jednym z urzędników w Nowej Kaletce Turowski usłyszał, że tutaj nigdy nie powstanie polska szkoła i żeby jechał sobie do Warszawy i tam zakładał polskie szkoły. Turowski spokojnie odpowiedział, iż w Warszawie są już polskie szkoły, a tu jeszcze nie ma, więc z pewnością taką tutaj założy. I tak też się stało. Niemieccy urzędnicy i dyrektorzy szkół robili co w ich mocy, aby zniechęcić rodziców do posyłania dzieci do polskich szkół. Stosowali wszystkie możliwe formy przekupstwa, obiecując nawet pieniądze i ziemię, aż do zastraszania i represji, takich jak odebranie dodatku na dzieci, nakładanie podwójnego podatku rolnego, czy nawet wyrzucanie z pracy. Były to represje bardzo dotkliwe, szczególnie dla rodzin wielodzietnych oraz pracowników państwowych. Polskie dzieci były również bezpośrednio szykanowane, wyzywane, napadane i obrzucane kamieniami w drodze do szkoły, a bójki z niemieckimi rówieśnikami były praktycznie codziennością. Zanim wybuchła II wojna światowa, udało się stworzyć 16 polsko-katolickich szkół prywatnych, 15 na Warmii, w Brunsfaudzie, Butrynach, Giławach, w Gierszwałdzie, w Jarotach, Lesznie, w Nowej Kaletce i w Olsztynie, w Pluskach, w Purdzie, w Skajbotach, w Stanclewie, w Unieszewie, w Orytach i w Wymoju. Na Mazurach natomiast powstała tylko jedna szkoła, polsko-ewangelicka, w Piasutnie,
która po śmierci prowadzącego nauczyciela, Jerzego Lanca, uległa likwidacji. Mimo trudności finansowych, szkoły były bardzo dobrze wyposażone. Były tam radioodbiorniki, projektory. Nauczyciele byli bardzo kreatywni. Uczniami polskich szkół były dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Dzieci te pochodziły z rodzin rolników oraz robotników leśnych, rolnych i przemysłowych. W Olsztynie do szkoły polskiej uczęszczały też dzieci z rodzin inteligenckich, związanych z ruchem polskim. Przewinęło się przez nie wielu nauczycieli, gdyż Niemcy piętrzyli przeszkody i wymagania wobec nich i za najmniejsze odstępstwo lub nawet jego pozór wydalali ich z terytorium Niemiec. Wśród nich były takie postaci jak Maria Zientara-Malewska, uznana autorka wielu wierszy, bajek i prozy, urodzona na Warmii działaczka polonijna, która prowadziła polskie przedszkole w Gierszwałdzie, a 10 kwietnia 1929 roku rozpoczęła nauczanie w polskiej szkole w Haberkowie. Robert Gransicki był nauczycielem szkoły w Pluskach. Był to człowiek wyjątkowo kreatywny. Prowadził ogródek na terenie szkoły, zbudował wiatrak prądotwórczy, posiadał również własny kajak, którym przewoził dzieci uczęszczające do szkoły na drugą stronę jeziora. Przyczynił się do rozwoju skautingu, a nieoficjalnie prowadził polską drużynę harcerską. Pewnego dnia Niemcy naładowali mu do kajaku kamieni, wyciągnęli łodzią na jezioro i tam zatopili. Podobnym przykładem prześladowań było nasypanie popiołu do jego uli. W 1937 roku szkoła w Pluskach została przez Niemców zlikwidowana, a Gransicki przeniesiony do Głomska. Jedyną polską szkołą, która powstała na Mazurach, była prowadzona przez Jerzego Lanca szkoła w Piasutnie. Lanc był wyjątkowo zaciekle zwalczany i prześladowany przez społeczność niemiecką. 1 marca 1932 roku został odnaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Sekcja zwłok wykazała zatrucie czadem. Polska społeczność nie miała wątpliwości, że nie był to wypadek. Kazimierz Pacer. W 1936 roku został on nauczycielem polsko-katolickiej szkoły prywatnej w Skajbotach pod Olsztynem. Dla starszej młodzieży organizował kursy języka polskiego, przysposobienia rolniczego, muzyczne oraz teatralne zajęcia. Zajmował się także życiem sportowym młodzieży. Zorganizował nawet zajęcia, podczas których wykonywał z młodzieżą własnej produkcji narty. Kierował Polską Świetlicą. Był aktywnym działaczem Związku Polaków w Niemczech. Ryszard Knosała. Uczył jednocześnie w dwóch szkołach, Haberkowie i Nowej Kaletce. W obydwu szkołach uczył codziennie, więc po skończeniu zajęć w Haberkowie jeździł do Kaletki. Zimą, gdy były wielkie zaspy, musiał przemieszczać się na nartach. Mimo to nie opuścił ani jednego dnia, ponieważ wiedział, że Niemcy wykorzystają to z pewnością jako pretekst do zamknięcia szkoły. Władysława Knosała, żona Ryszarda, nauczycielka i działaczka Związku Polaków, uczyła w szkole olsztyńskiej. Małżeństwo mogło widywać się tylko w weekendy. Podczas wojny Ryszard Knosała trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie uczyniono z niego tłumacza. Wykorzystując tę funkcję, uratował wielu współwięźniów przed śmiercią, ryzykując przy tym własne życie. Francuscy więźniowie nadali mu nawet przydomek Anioł Dachau. Niemcy nie pozwolili mu jednak przeżyć całego pobytu. Jako tłumacz wiedział zbyt wiele. Polskie gimnazjum w Kwidzynie. W 1934 roku rozpoczęto budowę gimnazjum w Kwidzynie. Była to pierwsza w Prusach Wschodnich polska szkoła średnia z programem nauczania szkoły wyższej. Większość mieszkańców Kwidzyna stanowili Niemcy, więc jak nie trudno się domyślić, nie było łatwo. Niemieckie urzędy przeszkadzały jak tylko mogły. Pomimo, że budynek został wybudowany w roku 1936, na jego otwarcie zezwolono dopiero w 1937. Polskie Towarzystwo Szkolne musiało przeprowadzić blisko 100 interwencji w niemieckich urzędach, zanim się to udało. Wysiłek jednak się opłacił,
Prywatna szkoła z planem wyższej uczelni i polskim językiem nauczania, jak brzmiała jej pełna nazwa, została w końcu otwarta i nieoficjalnie nazwana była Polską Szkołą Walczącą. W roku 1938 uczyło się tam już 162 uczniów, którzy przyjeżdżali tam z całej III Rzeszy. Mieszkali oni wraz z nauczycielami w Bursie, która nazywana była Rzeczpospolitą Kwidzyńską. Dyrektorem gimnazjum był Władysław Gębik, doktor nauk, działacz polonijny i dotychczasowy dyrektor gimnazjum w Bytomiu. W 1938 roku oficjalnym hymnem szkoły zostaje pieśń Hymn Kwidzyniaków, skomponowana przez nauczyciela muzyki Leona Kauczora. Słowa do tej pieśni napisał Władysław Gębik. Melodia tej pieśni stała się hejnałem Kwidzyna. Niestety, zabiegi Niemców polegające na terrorze, wyrzucaniu z pracy, finansowych represjach przyniosły częściowo zamierzony efekt. Do roku 1939 polskie szkoły straciły około połowę uczniów. Część ze szkół została zamknięta z powodu braku wystarczającej ilości dzieci. Pozostali tylko najbardziej odporni i najodważniejsi. Z każdym miesiącem Niemcy stawali się coraz bardziej zuchwali i agresywni. Napady, pobicia, niszczenie mienia stawały się przykrą codziennością. Wybuch wojny oznaczał koniec szkolnictwa polskiego na terenie Prus Wschodnich. Szkoły demolowano, a nauczycieli aresztowano i wywożono do obozów koncentracyjnych. Wszystkich uczniów i nauczycieli Kwidzyńskiego Gimnazjum aresztowano już 25 sierpnia 1939 roku. Początkowo umieszczono ich w obozie dla obłąkanych w Tapiał, a następnie wywieziono do obozu w Grunhof. Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat, zostali siłą wcieleni do armii. Wielu nauczycieli nie przeżyło nieludzkich warunków obozowych. Jedynie 11 doczekało końca wojny, i część z nich brała udział w odbudowywaniu polskiego szkolnictwa. Zdewastowany budynek gimnazjum w Kwidzynie został odnowiony m.in. przez jego byłych uczniów. Szkoła otrzymała imię jej pierwszego dyrektora, Władysława Gębika. Dziś wiele olsztyńskich ulic nosi nazwy działaczy polonijnych, nauczycieli, dyrektorów szkół, a nasza szkoła dumnie nosi w swym herbie rodło, znak Związku Polaków w Niemczech. Nie pozwólmy, aby ofiara polskiej społeczności oraz ich heroiczny wysiłek zostały zapomniane. Cześć i chwała bohaterom!